Cześć, naszym gościem jest dzisiaj wokalista zespołu Piersi. I na początek pytanie, jak się grało po takiej długiej przerwie covidowej? No tak ciężko trochę, ale po prostu z takim zapałem, z taką energią, że tak człowiek sobie przypomniał, jak to jest, no duża adrenalina i no zresztą zawsze jak na wośpowych imprezach, bo mieliśmy przyjemność czy na Woodstocku, czy tutaj, czy kiedyś też na finale w Warszawie chyba 4 lata temu, no zawsze tak samo fantastycznie. Właśnie, wróćmy na chwilkę do koncertu na Woodstocku, to był 2014 rok, o ile się nie mylę, tak? Tak. Co wtedy się czuje na takim wielkim festiwalu, gdy ma się takie ogromne tłumy ludzi przed sobą? A, najpierw to się schodzi i wchodzi jak na trzecie piętro, później się czuje sraczkę, później się człowiek opanowuje, a później to jest po prostu euforia, radość i naprawdę, no, jak jeszcze ten tłum cały śpiewa razem z nami, to no, fantastyczne uczucie. Tak jak po prostu, no jak takie różne rzeczy, o których nie będziemy tutaj mówić, które dają euforię. Wyobraża sobie pan polską służbę zdrowia bez WOŚP-u? Nie, nie wyobrażam sobie, tym bardziej, że mam dwójkę dzieci, już są trochę większe, jak były mniejsze. Nie było badania, gdzie by się nie badały na urządzeniach z serduszkiem. Ja mówię, wtedy zaczynałem coś robić w muzyce i powiedziałem, że na każdym WOŚP-ie jestem do dyspozycji. Nie chcę za to nic, wręcz nawet mogę dokładać, by zresztą co roku też i wpłacam i występuję, bo uważam, że nie dałbym rady, no po prostu niech, nie wyobrażam sobie. Wszędzie widzę urządzenia z serduszkiem WOŚP, także to jest wspaniałe i chyba jedyny kraj na świecie jest taki, z taką inicjatywą i naprawdę powinni wszyscy wspierać, a nie kłody pod nogi podstawiać. Planujecie może jakąś nową płytę po 2 latach? A myśmy 2 lata temu wydali? Bo był w 2019, o ile się nie mylę. Tak, fakt. W 2019 płyta Ramasza Rockowa, a teraz na miesiącach pojawi się płyta akustyczna. To taką sobie teraz akurat kończymy.